dzisiaj idziemy na film do kina. Tata. Tata, daj chija. No, na Garfielda jedziemy, tak? Tak. Mamy picia. Garfield ma. A pieniążki? No, mam pieniążki. I ten zestaw swój weźmiecie, tak? Z Garfieldem. Dobra, to zobaczymy się w kinie. Tak. To. No, dziewczyny są teraz w kinie i co? Za niedługo będziemy chodzić. Tak, to... Zestawy gotowe. Ja mam małego. A ja jecie był... Dziuby. Pokaż, jakiego ty masz. Dziuby to jecie był. Ale no. Jecie... Ja mam normalne. Ty masz standardowego, pokaż. No, fajny jest. No, bajerantko wyglądają. Jak skończymy film, to opowiemy... Znaczy, pójdziemy na festyn, bo u nas jest. Coś tam z tego festynu wam opowiemy, jak zdążymy, bo może podać. I jeszcze opowiemy wam, jak nam się podobał film. Tak, na koniec spróbuję nagrać festyn i opowiemy, czy film nam się podobał, a jak podobał, to co nam się najbardziej podobało, tak? To teraz idziemy. To nas to ma. Patrzcie, mi się nie powtarza, bo miałam to takiego, ale to ma dwa te same. A co, taki zestaw, nie? Niektóry żółty, a niektóry biały. No. Mam więcej soli ma ten żółty. Patrzcie. Mijec umiałem. Zobie, patrzcie, jak to tam ma duże pudełko. W środku jest papier, tam nie ma. Taka niby. Nie patrz, tu jest takie czarne, patrz. Jak to też się dokupię, to wam powiem później, że będzie, nie będzie popcorn, to będzie popcorn. Będzie popcorn. I co je? I co je? To ja ma to. To ja ma tej pupek. No, odwróć kubek. Czy popcorn. Popcorn. I zobacz, zobacz to same. Nie, nie ma innego. No ten sam kot. No ale on leży. No. A ja nie. On jedz to ja. No taki sam. No, ale to na pudełko, pudełko idzie. No, 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 dobra. A pudełko idzie do śmieci. A to nie idzie do śmieci. Dobra, jesteśmy już w domku i dziewczyny chciały powiedzieć opinię na temat filmu Garfield. To pierwszy? Dobra, tam mów. To na początku mi się podobał, to był taki słodki taki. Malutki? No i... I to się pobudało, czy nawet powiedziałam, to się nie dopacham. Wiecie, mi się pobudało, że po prostu ujatowało, że ujatowało lid, że tej mały zrobił się duży i to, co mi się pobudało, że ujatował. Ujatowało jego tatę, później Joe idzie i to, a on powiedział mu cię idź i... Może tak nie opowiadaj za bardzo, co tam było, tylko czy ci się podobało, bo jak ktoś nie oglądał, to nie będzie chciał. Bardzo się podobało? Tak, jak obejdziecie, jak odejdziecie... No, my też mamy Garfielda. Garfield! Garfield! Halo! I jeszcze po prostu ja lubię co chodzi do kina. Co? Dobra, Wiki, to teraz nie Wiki powie. No Wiki teraz. Powiedz. Mi się wszystko podobało. Ale recenzja filmu. Wszystko mi się podobało. Tak. Mi też. A co ci się podobało? No wszystko. Na przykład? No, dodaję cię. Jak ten tata Garfielda przyszedł do domu i Garfield zrobił jedzenie im i ten kot tak, czy tata tak jadł.
No, mi też się to powodało. I ten, ja uciekłam. I ten ich właściciel, tak, czy on z nami zostaje na długo? A ten... To ja podam swoją opinię jeszcze. Dla mnie filmik był spoczko. Taki dla młodszych widzów. Jak ktoś nie znał jeszcze taty Garfielda, na pewno nie znał, bo ja go nie widziałem jeszcze nigdy wcześniej, to będzie miał okazję go poznać. Będzie mógł zobaczyć Garfisia, jak był malutki. Tak. Taki tyci, tyci. A ta zaczyna i daje? A jak widzieliśmy tego na tej plakietce, to my myśleliśmy też, że to jest duży Garfield, a to był tata. No, że tak się roz, że tak dużo jadł, że taki duży się zrobił. Nie pojechaliśmy do domu na chwilę, a z domu poszliśmy na festyn. I były tam dajtocie. No pokaż warkoczyk, jaki masz. Wiktoria nie chciała. Jeszcze warkocia. Była moja trojedzianta. Moje dwa ciecy dajdą. Czy były? No Wiktorii koleżanki też były, znikła nam na chwilę. Chciała do domu chyba. No nie, do domu nie szło. I kto tam jeszcze miał występ? Jakieś dzieci z przedszkola. No, był festiwal piosenki dzieci z przedszkola. Taki mały chłopczyk został gdzieś... Duci! Mić! Mały chłopczyk taki z 1,30 m, może 1,20 m, dostał takiego... ponad 2-metrowego misia. No. Tata, to zobaczycie! Nie, nie nagrywałem już tego, bo nagrywałem tylko występ Czesława. Sława. Mozilla. Zobaczycie. A to myślę, że tam część będę mógł wrzucić, bo... Patrzcie. Nie wszystko można wrzucać, bo nieraz YouTube się... Sława. YouTube nie pozwala na muzykę. To Sława Mozilla. A co wam się dzisiaj najbardziej podobało? Moje ciaciuki. Kino. Ciaciuki moje. To kino nie było fajne? Było. A ja bardziej mi się podkreślam. Ale nie podkreślam tak, bo Anastazja nic nie widzę. No. A jeszcze mieliście zawody na festynie, pamiętacie? No. Tak. Ale to i ja. I ja. Ja. Ja też. Bo ja z Nikolą jeszcze byłam. Wiktoria wygrała konkurs na siostrę. Dobrą. Ja to ja idziałam. No, wygrałaś, bo Wiktoria tak aż tak mocno się nie spieszyła. A to idział? Się zrobił taki sup tutaj. No widziałem. Gdzie to będzie moją dżumbo? No we wtorki ma dżumbo. A 1 czerwca... Usiądź Anastazja. A w dzień dziecka masz występ. Ja i ta i mama. No pierwszy twój występ, co? Taneczny. No taki... Po przedszkolu... Piątek. Po przedszkolu ma też tańce, ale z tych tańców prawie nic nie chodzi. No a filmik nagrywamy w niedzielę? W dzień mamy? No. I powinien być na następną niedzielę. A ma ty podać już 3 czerwca tańce? Będzie. A ma ty podać te tańce? Ja to mam. Ja to biłam. Ciuła! I zrobiłam tak. Jedźcie. Ciu! I dziu. Dobra, i ja jeszcze wrzucę kawałek takiego ważnego przekazu, co dał Czesław Mozil tutaj. Co? Dla rodziców taki większy, bardziej przekaz. To i dla dzieci też. Ja miałem, nie byłem w waszym wieku, miałem 5, 6, 7 lat, czyli w waszym wieku, to ja wychodziłem na scenę,
totalnie straumatyzowany i nie tylko, że mówiłem o wiele gorzej po polsku niż teraz, to po prostu nie miałem tego, co wy macie, więc chciałem wam powiedzieć, że jesteście niesamowici. Ja już wiem, że niektórzy z was będą stać na wielkich scenach i będziecie zmieniać otoczenie. To jest bardzo łatwe zauważyć. Najważniejsze, że wszyscy byliście po prostu fantastyczni. Wszyscy z was wychodzicie z taką radością, że jest większy, jesteście mniejszy, ale chciałem wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo szalenie inspirujące zobaczyć i tak naprawdę ja powinienem w swoim wieku tylko się martwić o to, że całe młode pokolenie jest tak zdolne. Więc nie jestem totalnie zadowolony, bo jesteście wszyscy tak szalenie zdolni i fajni i otwarci i macie otwartych rodziców, którzy no wspierają was bardzo, więc chciałbym wam bardzo podziękować. Tym odcinku to już na tyle. Zostawcie dużo łapek w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, pa! I jeszcze buziaczki i serduszka.